Na zakończenie zabawy z naszymi przeciwnikami spróbuję, zaznaczam, spróbuję pobrać naszego zombiaka. Jak już widzicie, mam przygotowane. Niekoniecznie to jest najlepszy pomysł. Ja sobie jeszcze rzucę okiem, czy na pewno wszystko przygotowałem. Mamy jakąś tam animację. Niech będzie. Mamy naszego zombiaka jakiegoś. Fajnie. I ściągnijmy naszego zombiaka i spróbujmy mu, tak, tylko czy on będzie miał awatara? Może nie. Na razie Mortimera i ten usunę i przygotuję remove. To są czyste postacie. Jill mamy, dobrze. Przygotujmy naszego zombiaka. Weźmy naszą animację. Powinienem mieć favorit, to jest już zarówno idle, jak i walking. Add idle. No, come on. Nie mam. W takim razie to jest w standardowych. Mamy idle walking, dodaj do karty. Mamy to. Moje asety. No jest chyba ten robaczek, tak? I go ściągnijmy. T-pose, FBX, świetnie, T-pose. On powinien mieć dwie animacje. I teraz ściągniemy go. Już mam ściągniętego, ale jeszcze raz ściągnę. Zastanawiam się, czy nie będzie problemu z awatarami, ale to zaraz się wszystko okaże. Przerzucimy naszego zombiaka do modeli. Chcemy, żeby normale oznaczył jako normale. I mamy zombie. Położymy go. Wiemy, że jest troszkę za mały, więc 1.3, 1.3, 1.3. Świetnie. No i tak. Mamy animatora, ma własnego awatara. Tak jak mówię, no to jest to wielce eksperymentalne, więc nie zdziwiłbym się, jak będzie działało. Dajmy mu, dajmy mu nasz skrypt testowy. Tak? I dajmy mu animatora już przygotowanego dla wrogów. Nie tu. Animatora. Zombie. Porządek musi być. Niekoniecznie to zadziała, ale przetestujemy. No niestety, nasze animacje przygotowane pod Jill nie są wspólne. Są całkiem osobne, ale... Zrobimy coś innego. Stworzymy szybko animatora i zobaczę, czy uda się uzyskać jakby wspólny test animator. Otwórzmy go. Przetestujemy tylko na idle. Zombiak powinien mieć idle w sobie. Modele zombie. Nie, to jest T-Pose. Zombie Avatar. Sobie rzucę okiem na tego awatara. Awatara. Mm-hmm.
On powinien odziedziczyć. Spróbujmy skopiować z Jill. Tak. Nie ma animacji, więc się nie ma co przejmować. Tak jak mówię, no eksperymentuję teraz i przyznam szczerze, że nawet nie mam żadnego pojęcia, czy to zadziała. Ale próba nie strzelba. Tego animatora sobie na razie podarujemy. Missing component, animator to zombie. Okej. Zombie nie ma komponentu. O, animator. No tak. Animator. Normal i cool date. Niekoniecznie to zadziała. Tak jak mówię, jest to dość mocno eksperymentalne. Nie wiem, czy go zmusimy do działania z inną maską. No niestety nie możemy go zmusić do działania z inną maską. Jeszcze spróbujemy. Na pewno pobrał. No niestety, mimo szczerych chęci, trzeba siąść i pomyśleć, jak pobrać maskę dla innego. Jeszcze rzucę okiem, czy czegoś nie robię. Nie no, z tego modelu nie chcemy tworzyć nowych mask. Motion. Wszystko powinno być tak samo. Dlaczego on nie chce współpracować? Maski się różnią. I to bardzo. Typus ma. Animator. Coś jest nie tak. Dobra, jeszcze Mortimera wrzucę, zobaczę. Może to nie być takie proste, jak się wydawało z początku. Jak dla mnie bomba. Zobaczę, czy masz szkielet w ogóle. Ma szkielet. Wszystko wygląda na dokładnie taki sam, jakby jest Don. Super. Animacja T-Pose. Możemy Mortimera wrzucić. Jest w enemy. Zaraz go przyciągniemy do G i reszty. Ctrl-Shift-F. Wiemy. Nie chcemy go przeskalować. A Mortimer, o, domyślnie jest jakiś troszkę większy. Niech będzie. I teraz musimy mu dać animatora. Obawiam się, że nie zadziała to. A Mortimer działa.
Dobra, to wiem, jaki błąd popełniłem. Jak mówię, to jest część nauki i bardzo fajnie, bo przyznam szczerze, że nie próbowałem tego i tak poszedłem troszkę, że tak powiem, na żywioł, więc jest super. Wiem, co już możemy zrobić. Dodamy jeszcze mu ten testowy skrypt, zobaczymy, czy w ogóle się porusza. Cofniemy troszkę naszą kamerę, ale niedaleko, bo nie chcemy, żeby znowu te zombiaki nie są najszybsze. Zaznaczymy sobie kamerę. Ctrl F, świetnie. Weźmiemy Jill, damy jej trochę więcej szybkości. Super, potrafi chodzić. Ustawimy jej, żeby tańczyła. Bomba. Zaznaczymy Mortimera. Damy mu speed. Bomba, jak dla mnie. Idzie. I tańczy. Przyznam szczerze, mam wrażenie, że ma coś on przeźroczystego przy sobie. Wezmę jeszcze bliżej go. Tu może być dziwactwa się mogły stać w wyniku eksperymentów. Kamerę Ctrl Shift F. Jeszcze raz zobaczmy na Mortimera. Tańcz. Aha. Jakieś nieścisłości są w modelu. Tak jakby model był częściowo przeźroczysty, co wygląda dziwacznie. Myślę, że trzeba się mu przyglądać z bliska. Ale generalnie, jak widać, coś tam zaimportowaliśmy. Poprawimy teraz naszego jeszcze zombiaka, bo widzę, że został źle zaimportowany. I zrobimy mu dokładnie to samo. Wyrzucimy go. Jak to bywa Unity. Ups, chyba Mortimera złapałem. A może i nie. Rig human from this model. Apply. Mamy scenę. Wrzucimy naszego zombiaka na scenę. Tego już nie ma, więc go wyrzucimy. Zrobimy go większego. 1.3, 1.3, 1.3. Wszystko pięknie. Mamy tak, jak mieliśmy mieć. Dodamy jeszcze jego i skrypt. Świetnie. Uruchomimy naszą scenę. I możemy po kolei tego jeszcze zombiego przesuniemy. Porządek, żeby był. Uruchomimy jeszcze raz scenę. Przesunę, żeby było widać więcej. I teraz tak, Jill tańczy, Mortimer tańczy sambę, a zombie, zobaczymy, czy zatańczy, tańczy. Czyli jak widzimy, udało się właściwie jednym animatorem załatwić wszystko. Zastanawiam się, czy nie można by było pozostawić maski domyślne. Tak jak mówię, no tu mamy jakiś problem z Mortimerem, ale to jest tylko kwestia ustawienia tekstury. Myślę, że trzeba po prostu pogrzebać. Jak znajdę, to dam wam odpowiedź, jak to zrobić. Niemniej jednak, jak widzicie, mamy trzy zombiaki, które doskonale się bawią. Jest imprezka, niestety i ten tu przyjdzie i będzie im przeszkadzał. Na zakończenie, tak właściwie zombiaków, bynajmniej ich animacji, chciałbym pokazać, jak można na mnie troszeczkę naprawić Mortimera. Znaczy, problem jest w ogóle troszkę większy, dlatego że jak zimportujemy coś z Mixamo, przepraszam, to dostajemy shadery w wersji, no, że tak powiem, przestarzałej. W związku z tym musimy je przerobić prawie że ręcznie. Co do Mortimera, to problem jest mapa specular, która domyślnie jest wyjątkowo jasna i przez co no, powoduje, że no,
świeci Mortimer jak komuś coś na Wielkanoc. W każdym bądź razie, niemniej jednak, możemy troszkę pokombinować. Oczywiście ja zrobiłem osobną mapę w Photoshopie. Po prostu przyciemniłem całą to, która istnieje. Ja podejrzewam, że jeszcze można by było się pobawić. Przyciemniłem ją. Mortimer, dwójeczka. Ona już jest ciemniejsza niż była. Już Mortimer nie jest przeźroczysty, niemniej jednak pewne elementy, jak tutaj płaszcz, który powinien świecić od światła, to no musimy troszeczkę ręcznie poprawić. Po przeniesieniu zombiaków naszych innych też na nowy, na standard shader, no też trzeba pokombinować. Niemniej jednak będziemy musieli zrobić nowe mapy, znaczy nowe mapy. Możemy je tak zostawić, nie jest to jakoś za specjalnie ładne, no ale jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma. I w każdym razie możemy jeszcze zrobić mały test, a mianowicie podbiegnę tu graczem, zobaczymy jak to wygląda od strony gracza. Ale zanim to zrobię, albo nie, po prostu wyłączę kamerę i tu pobiegnę. Nie powinno być żadnych problemów. Wcześniej jednak wszystkim zombiakom włączę jakiś taniec, żebym wiedział co się dzieje. Mortimer oczywiście jest gwiazdą. Niemniej jednak, jeżeli chcecie poprawić Mortimera, żeby nie był przeźroczysty, będziecie musieli sobie przyciemnić sami specular map jakimś programem, może być to GIMP, nieważne, to jest tylko PNG albo JPEG, w naszym wypadku to jest chyba PNG. I najnormalniej w życiu zmienić na standard shader, specular, dodać mu wszystkie mapy, troszkę się pobawić ustawieniami. No gdzie są nasze zombiaki? No i pięknie, imprezka na całego. Wyglądają całkiem nieźle. Myślę, że jak będą nas ścigać, będzie to bardzo ciekawe. Tak jak mówię, nie mają oni kolizji, więc przenikamy przez nich. Naprawimy to, będziemy robić na wmesze i tak dalej. Mamy przeciwników, mamy Itana, który strzela, więc będziemy mogli celować w te zombiaki. Wszystko jest super. Teraz już będziemy się zajmowali tylko i wyłącznie logiką gry.